Jesteśmy w biurze Tikmil w Limassol na Cyprze. Jest z nami tutaj Mariusz Rutkowski, account manager w Tikmil. Witam serdecznie. Cześć Mariusz, dziękuję Ci za Twój czas, że zgodziłeś się udzielić nam wywiadu. Powiedz proszę, zajmujesz się polskimi klientami w Tikmilu i mam nadzieję, że mógłbyś nam przybliżyć nieco, jakie są Twoje obserwacje na temat polskich traderów, na przykład jakie są ich oczekiwania wobec brokerów. Co wyróżnia polskich traderów na tle klientów z, można by powiedzieć, z reszty świata, to są bardzo szczegółowe zwracanie uwagi na warunki handlowe, niski spread, prowizje, lokalne metody wpłat, wypłat z rachunku inwestycyjnego, jak również bardzo dobre warunki techniczne, niski ping, bardzo dobre połączenie z serwerem. To są jedne z najważniejszych elementów, na które polscy klienci zwracają uwagę przy wyborze brokera. I jaki widzisz główny problem, jaki z jednej strony traderzy mają, a z drugiej strony Tikmil odpowiada na niego w swojej ofercie? Oczywiście na rynku panuje nadal tendencja oferowania wysokich kosztów transakcyjnych, szczególnie na rynku walutowym. Tutaj na samym wstępie oferujemy bardzo niskie koszty transakcyjne, co jest bardzo porównywalnie do innych domów maklerskich bardzo atrakcyjną ofertą. Drugim elementem jest ciągły brak edukacji, wystarczającej edukacji na rynku walutowym w większości klientów. Tutaj dostarczamy oczywiście codzienne analizy prowadzone przez naszego analityka Marcina Kiepasa z 20-letnim doświadczeniem nie tylko na rynku walutowym, ale również na głównych rynkach światowych. Mowa o edukacji. Czy widzisz poprawę w świadomości polskich traderów na przestrzeni ostatnich kilku lat? Oczywiście. Z roku na rok obserwujemy, że klienci, którzy zakładają rachunki inwestycyjne w Tikmil, są bardziej przygotowani do handlu. Ich strategie są bardziej wyrafinowane. Jak również chciałem zaznaczyć tutaj, że polscy inwestorzy coraz częściej korzystają ze strategii zautomatyzowanych robotów, które pomagają im w handlu na co dzień. Wydaje się, że też znacznie bardziej analizują obecnie warunki transakcyjne, tak? U brokerów, oferty brokerów są bardziej. Oczywiście, zwracają szczególnie uwagę na warunki handlowe. Już nie podążają za trendem ofert bonusowych, czy też jakichkolwiek atrakcji związanych z otwarciem rachunku inwestycyjnego, wzięciem udziału być może w jakimś losowaniu nagrody. Z tego, co Ty widzisz, z czym najbardziej zmagają się polscy traderzy w swoim tradingu? Szczególnie w ostatnim czasie zauważyliśmy bardzo niską zmienność na rynku finansowym, walutowym, przepraszam, co spowodowało to, że inwestorzy zaczęli zawierać coraz większe transakcje finansowe w stosunku do ich salda na rachunku inwestycyjnym. Tak? Oczywiście inwestorzy powinni mieć świadomość tego, że płynność może nastąpić w każdym momencie i to może spowodować bardzo duże straty na ich rachunku inwestycyjnym. Mhm. Jak również zauważyliśmy, być może jest to część ich strategii finansowej, że inwestorzy grają bez zabezpieczeń stop loss na swoim rachunku inwestycyjnym. Powinni mieć oczywiście świadomość tego, że sytuacja na rynku może się zmienić gwałtownie i to naprawdę może zniszczyć ich kapitał, również jak i również depozyt początkowy na rachunku inwestycyjnym. W takiej sytuacji zostanie traderom tylko ochrona przed ujemnym saldem wprowadzona przez ESMA. A skoro mowa o ESMA, czy uważasz, że restrykcje wprowadzone w zeszłym roku są dla traderów dobre, złe? Czy traderzy są bezpieczniejsi obecnie? W sumie zmiany, które zostały wprowadzone w zeszłym roku, mają jak najbardziej pozytywny i negatywny, można by powiedzieć, wydźwięk dla polskich inwestorów. Pozytywną sprawą na pewno jest to, że mają gwarantowaną ochronę przed ujemnym saldem. Negatywne sprawy mogą być postrzegane w ten sposób, że niestety, ażeby utrzymać się
ze strategią, która była wcześniej stosowana przez inwestorów. Część inwestorów musiałaby zdeponować większą ilość kapitału w celu utrzymania swojej strategii na rynku walutowym. Kolejnym aspektem jest to, że oczywiście część inwestorów bardzo się przyzwyczaiła do handlu z dźwignią 1 do 100 i chcieliby to dalej kontynuować, co zmusiło ich do założenia kont inwestycyjnych poza terenem Unii Europejskiej. Oczywiście ci brokerzy nie oferują takich samych zabezpieczeń jak firmy regulowane w Unii Europejskiej, także inwestorzy są troszeczkę zagrożeni utratą swojego kapitału lub ich kapitał nie jest tak bezpieczny jak na terenie Unii Europejskiej.